Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś z nieba próbuje się z tobą skontaktować? To tak, jakby pośród codziennej rutyny i wyzwań była delikatna, szeptająca głos, próbująca prowadzić twoje kroki i uspokajać twoje serce. Nie ignoruj tej boskiej wiadomości. Wielu z nas, zanurzonych w codziennych troskach, nie zauważa tych cennych znaków, które mogą odmienić nasze życie. Pomyśl, ile razy czułeś się zagubiony, bez kierunku lub przytłoczony. Ból związany z nieznajomością, dalszej drogi, zmaganie się z trudnościami, bez przewodnika, może być przytłaczający. Jednak wiedz, że nie jesteś sam. Jest większa siła, kochająca obecność, która pragnie się z tobą skomunikować, oferując ci komfort i jasność. Ta boska wieść może być odpowiedzą, której szukasz, rozwiązaniem twoich trosk i światłem na końcu tunelu. Wyobraź sobie, że odnajdujesz spokój i wskazówki, których tak bardzo pragniesz. Czujesz się przyjęty, zrozumiany i prowadzony przez niebiańską obecność, która chce tylko twojego dobra. Otworzenie się na tę komunikację to pozwolenie, aby światło weszło w twoje życie, rozpraszając cienie, wątpliwości i strachu. Jeśli przechodzisz przez trudne chwile, czujesz się bez kierunku lub stoisz przed ważnymi decyzjami, ta wiadomość jest dla ciebie. Pozwól sobie słuchać, otwórz swoje serce i umysł na tę boską wieś. Może ona przynieść odpowiedzi i spokój, których tak bardzo szukasz. Nie przegap tej szansy. Komunikacja z nieba może odmienić twoje życie w głęboki i znaczący sposób. Bądź otwarty na tę kochającą obecność i zobacz, jak twoje życie może zmienić się na lepsze. Czy istnieje ktoś, kogo niebo przygotowało, aby wejść w twoje życie w 2024 roku i zmienić wszystko na lepsze? Ta osoba będzie cudem w twoim życiu i zobaczysz, jak błogosławieństwa i cuda mnożą się w sposób zaskakujący. Jeśli w to wierzysz, zostaw łapkę w górę w tym filmie. A jeśli chcesz wiedzieć, jak zaufać Bogu, zobacz te uczucia. Po pierwsze, On zna twoje imię. Po drugie, On broni cię w bitwach. Po trzecie, On chce twojego dobra. Po czwarte, On ma dla ciebie większe plany. Po piąte, On jest twoim schronieniem w trudnych chwilach. Po szóste, On nigdy cię nie opuszcza. Jezus mówi ci, cokolwiek poprosisz w modlitwie, uwierz, że już otrzymałeś, a będzie twoje. Napisz 11 listopada, jeśli w to wierzysz. Twój moment nadchodzi. Zobaczysz, co Bóg zrobi w twoim życiu. Jesteś na progu otrzymania tylu błogosławieństw, że będziesz zaskoczony. Nie rezygnuj z wiary. Nie przestawaj się modlić. Zobacz, jak Bóg działa w twoim życiu. Zostań ze mną do końca tego filmu i otrzymaj Boże namaszczenie. Wiesz, że w każdej rodzinie jest ktoś, kto chrapie w cyklu życia z problemami finansowymi. Czy to ty? Wkrótce staniesz się milionerem. Napisz 222, jeśli chcesz przyciągnąć dobrobyt. Zacznij się starać już dziś. Bóg mówi ci, że widział wszystkie te razy, kiedy płakałeś w milczeniu, ale teraz uczci cię przed wszystkimi. Zna twoje walki, ociera twoje łzy. Zaufaj mu.
bo ma błogosławieństwo na każdy ból, który czułeś. On już cię uratował wcześniej, ratuje cię teraz i zawsze będzie z tobą w przyszłości. On cię kocha. Napisz: kocham cię, Boże. Nie pozwól, by niepokój zawładnął tobą. Ale we wszystkim, co robisz, On da ci pokój, którego nikt nie może zrozumieć, pokój, który ochroni twoje serce i umysł w Chrystusie Jezusie. Lekarz może wyleczyć twoje ciało. Prawnik może bronić twoich praw. Żołnierz może zapewnić ci bezpieczeństwo. Ale tylko Bóg może dać ci życie bez końca. Jego aniołowie są zawsze przy tobie i wiedzą, że to jest decydujący moment dla ciebie. Wielka pozytywna transformacja nadchodzi w twoim życiu finansowym. Jesteś na skraju otrzymania czegoś wspaniałego w swoim życiu. Przygotuj się na przeżywanie niesamowitych chwil, niesamowitych relacji, niesamowitych przygód, szczęścia i wzrostu. Jesteś gotowy? Napisz tak, jeśli jesteś gotowy. Drogi Boże, pobłogosław jej finanse. Przynieś jej prawdziwą miłość i otwórz nowe drzwi błogosławieństw. 7 obietnic Boga dla ciebie. Po pierwsze, będziesz prosperować. Po drugie, będziesz się uśmiechać znowu. Po trzecie, twoja burza minęła. Po czwarte, znajdziesz pokój we mnie. Po piąte, jesteś wybaczony. Po szóste, jesteś bezpieczny ze mną. Po siódme, jesteś kochany. Jesteś na drodze do otrzymania dobrych wiadomości, dobrych momentów, dobrych relacji, dobrego zdrowia i błogosławieństw, które zmieniają życie. Napisz 333, jeśli chcesz otrzymać. Bóg mówi ci, że jeśli to widzisz, to dlatego, że ma dla ciebie drugą szansę w życiu. Drugą szansę na życie, o którym zawsze marzyłeś. Nie przegap tej szansy. Bóg mówi ci, że nie potrzebujesz tych napojów, potrzebujesz jego pokoju. Nie. Potrzebujesz tych narkotyków, potrzebujesz jego miłości. On cię pocieszy, będziesz prosperować w życiu. Napisz: przyciągasz prawdziwą miłość do swojego życia. Twoje życie jest pełne dobrych wibracji. W każdej dziedzinie jesteś o krok od bycia szczęśliwszym niż kiedykolwiek. Zaczynasz nowy i potężny rozdział swojego życia. Nie martw się. Twoje marzenia się spełnią, a twoje błogosławieństwa w tym tygodniu się pomnożą. Napisz 1.212, jeśli chcesz otrzymać. Uwaga, jutro rano Bóg uczyni cud, który zakończy wszelką udrękę w twoim życiu. Przyjmij teraz. Chcę ci powiedzieć, że jesteś niesamowity i wszystko będzie dobrze, ponieważ zasługujesz na cudowne życie bez problemów. Bóg nie chce, abyś się bardziej wysilał. On chce, abyś bardziej mu zaufał. Przestań się wysilać i zacznij ufać. To zmieni wszystko w tobie. Napisz 555, jeśli ufasz Bogu. Bóg gratuluje ci szczerego serca. Miłość puka do twoich drzwi.
lepsze finanse nadchodzą. Tak jak cukier przyciąga mrówki, tak Twoje ręce przyciągną pieniądze. Poświęć Panu wszystko, co robisz, a On zrealizuje Twoje plany. To jest Twój sezon przywrócenia. Bóg odda Ci wszystko, co wróg zabrał, odzyskasz swój pokój, swoją prosperitę i swój cel. To, co straciłeś, wróci pomnożone. Przez 10. Anioły ostrzegają, że Twoje życie miłosne, finansowe, duchowe będzie prosperować w nadchodzących tygodniach. Nigdy nie trać wiary. Kiedy myślisz, że nie ma już rozwiązania, Bóg przysyła cud. Coś, co Cię niepokoi, zaraz opuści Twoje życie i zostanie zastąpione błogosławieństwem. Przyjmij to z wiarą. Napisz 44, aby zaakceptować. Bóg mówi Ci, przestań się zbytnio martwić. Jeśli to jest wola Boża, to się stanie. I nic nie przeszkodzi. Jeśli nie, On ma lepszy plan. Miej spokój, wiedząc, że nagle spotkasz właściwych ludzi, Twoje zdrowie się poprawi, drzwi, które były zamknięte, teraz się otworzą. Cele zostaną osiągnięte, a modlitwy wysłuchane. Bóg mówi Ci, uzdrowię Cię, sprawię, że niemożliwe stanie się możliwe w Twoim życiu. Nie rezygnuj z zaufania do mnie. Napisz 1010, jeśli w to wierzysz. Przygotuj się na wspaniały nowy początek. Coś nadchodzi do Twojego życia, co zmieni wszystko w bardzo pozytywny sposób. To jest znak, że tylko dlatego, że coś nie dzieje się teraz dla Ciebie, nie oznacza, że nigdy się nie wydarzy. Bóg ma lepsze plany dla Ciebie w przyszłości. Napisz 17:17, jeśli wierzysz w plany Boga. Bóg mówi Ci, że wkrótce będziesz świętować coś bardzo specjalnego, coś niesamowitego, co nagle się wydarzyło w Twoim życiu. Bądź na to gotowy. Przyjmij to. To się dzieje. Czasami chronię Cię i zmieniam Twoje plany, aby zapewnić, że droga do Twojego przeznaczenia jest bezpieczna i wolna do podążania. Bóg mówi Ci, że Twoje życie miłosne stanie się tak wspaniałe, że dostaniesz skrzydeł, aby latać wyżej niż kiedykolwiek. Miłość Cię dosłownie uzdrowi, otrzymasz nową i odnowioną energię. Leżysz teraz w łóżku i zastanawiasz się, jak rozwiązać sytuację, która wydaje się poza Twoim zasięgiem. Po prostu zachowaj spokój, jestem przy Tobie. Napisz 999, jeśli ufasz, że Pan uwolni Cię od wszelkiego zła. On będzie się troszczył o Twoje życie, o Twoje wejście i wyjście, zarówno teraz, jak i na zawsze. Wiemy, że Bóg sprawia, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Go kochają. Drogi Boże, daj mi siłę, aby zaakceptować, że życie nie jest sprawiedliwe. Pomóż mi przezwyciężyć negatywne myśli, które czasami mnie ogarniają. Pomóż mi odwoływać się do Ciebie w każdej sytuacji życiowej. Pomóż mi kochać siebie tak, jak Ty mnie kochasz. Pomóż mi przebaczać innym, ale czasami moja duma stoi na przeszkodzie. Pomóż mi porzucić moją dumę, aby móc wypełniać Twoją wolę. Kocham Cię. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten film i że zainspirował Cię do zaufania Bogu i przyjęcia Jego błogosławieństw. Jeśli Ci się podobało, proszę, zostaw lajka, podziel się z przyjaciółmi i zasubskrybuj mój kanał, aby otrzymywać więcej takich filmów. Bardzo dziękuję za uwagę i niech Bóg Cię błogosławi.